Nie wiem, co wam powiedzieć. Za 3 minuty wyruszycie do najważniejszej batalii w karierze. Dziś wszystko się rozstrzygnie. Podźwigniemy się jako zespół, albo upadniemy. Będziemy się staczać kawałek po kawałku, aż zginiemy. Jesteśmy na dnie, wierzcie mi. Możemy tu zostać i dać sobie spuścić baty, albo wywalczymy sobie drogę do chwały. Wypełzniemy z otchłani. Kawałek po kawałku. Ja tego za was nie zrobię. Jestem za stary. Gdy patrzę na wasze młode twarze, zdaję sobie sprawę, że popełniłem wszystkie błędy wieku średniego. Przepuściłem całą forsę. Odepchnąłem wszystkich, którzy mnie kochali. A ostatnio boję się nawet spojrzeć w lustro. Z wiekiem czas zaczyna nam odbierać różne rzeczy. To normalne. Ale dowiadujemy się o tym dopiero, gdy coś tracimy. W życiu walczymy o każdy centymetr, jak w futbolu. I tu i tam margines błędu jest bardzo niewielki. Pół kroku za daleko i podłujesz. Pół sekundy za późno albo za wcześnie i też podłujesz. Wszędzie idzie o drobiazgi. W każdej chwili spotkania, w każdej minucie i sekundzie. Będziemy walczyć o każdy cel. Wydrzemy z siebie i z przeciwników resztki sił, walcząc o każdy kawałek. Będziemy się ich czepiać pazurami. Bo gdy dodamy je do siebie, będzie to różnica między zwycięstwem i klęską. Między życiem i śmiercią. Wiedzcie jedno. W każdej walce rzucamy na szale własne życie. Jeśli chcę cokolwiek osiągnąć, muszę być gotów walczyć i umrzeć za każdy cel. Bo na tym polega życie. Cel jest zawsze tuż przed wami. Nie mogę was do niczego zmusić. Spójrzcie na kolegę obok was. Zajrzyjcie mu w oczy. Zobaczycie kogoś, kto chce walczyć z wami ramię w ramię. Kogoś, kto jest gotów poświęcić się dla drużyny, bo wie, że gdy będzie trzeba, wy zrobicie dla niego to samo. Na tym polega gra w drużynie. Albo zwyciężymy jako zespół, albo zginiemy jako jednostki. Taki jest futbol. To wszystko. Co zamierzacie zrobić?